Władza nowa, tradycja stara. Wybrana niedawno na stanowisko burmistrza Pszowa Katarzyna Sawicka-Mucha kontynuuje tradycję organizowania styczniowego biegu o Puchar Burmistrza. W niedzielę już po raz 7 w historii biegacze z okolicy spotkali się na starcie biegu w dzielnicy Krzyszkowice. Tym razem zawodnicy do pokonania mieli 12-kilometrową trasę wyznaczoną wokół boiska w pszowskich Krzyszkowicach. Bardzo ciekawa trasa, dość wymagająca, bardzo czysto na trasie. Wynik to no poprawa, ale to tylko trening. Podbiegi fajne, więc warto było wziąć udział w biegu. Na mecie na wycieńczonych i nieco przemokniętych biegaczy czekała burmistrz Pszowa z okolicznościowymi medalami. Według zapowiedzi na 7 edycji tradycja biegów pszowskich się nie zakończy. Należy tą tradycję pielęgnować, a nawet pomyśleć o tym, żeby ją jakoś może rozwinąć i na cały powiat. Póki co na terenie Pszowa wśród mężczyzn do 29 lat najszybszy był Artur Oślizło. Do 39 lat najkrócej na trasie spędził Dominik Duźniak. Do lat 49 najlepiej spisał się Grzegorz Szymura, a wśród osób po 50 roku życia bezkonkurencyjny okazał się Janusz Magiera. W tych samych kategoriach wiekowych tyle, że wśród kobiet triumfowały Grażyna Bludko, Dagmara Goły, Wioletta Brychcy i Ewa Różewicz.